Sanatorium Miłości 5 coraz bardziej podoba się widzom. W kolejnym odcinku odbyły się warsztaty zapachowe. Kuracjusze musieli też pokazać, czy potrafią nurkować. Sprawdzamy, co dokładnie wydarzyło się w trzecim odcinku. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Głównym punktem kolejnego dnia w busku zdroju były warsztaty zapachowe. Każdy z panów musiał skomponować zapach dla swojej pani. Panie zaś przyrządzały zapachy dla panów. Jak mi je wręczał, to zaśmiałam się, bo ja właśnie dla niego przygotowywałam swoje perfumy. Czy to jakaś magia między nami? Wyżna Bożena, po otrzymaniu fiolki od Adama. On też zrobił perfumy dla niej. Ula otrzymała perfumy od Zdzisława, a on zrobił perfumy dla niej. Podobnie było w przypadku Ewy i Józefa oraz Anity i Zbyszka. Czy to już będą pierwsze pary w programie? Darek zrobił perfumy dla Asi, ona niestety wybrała Zbyszka. On otrzymał też fiolkę od Iwony. Aż trzy kuracjuszki myślały o nim. Wygląda na to, że kuracjusz ze Szczecina, który trzy lata temu stracił żonę, jest najpopularniejszy wśród uczestniczek sanatorium miłości. Na kuracjuszy w tym odcinku czekało trudne wyzwanie, nurkowanie, które wielu przysporzyło nie lada problemów, mimo umiejętności pływackich. Uczestnicy musieli dobrać się w pary. Dariusz odważnie zanurzył się, ale poczuł klaustrofobię i niestety zrezygnował. Mam odruch wymiotny i nie mogę mieć w ustach obcego ciała, mówił przed kamerą Dariusz. Te słowa bardzo rozbawiły Krzysztofa. On nurkował razem z Iwoną. Kolejna aktywność była nie lada wyzwaniem dla niektórych panów. W 30 minut musieli przygotować sałatki. Kuracjuszki wybierały najlepszą dla siebie, nie wiedząc, kto ją zrobił. Niektóre kobiety na podstawie użytych składników trafnie wskazały autora danej potrawy. Taka konkurencja to dla mnie bułka z masłem. Lubię gotować i umiem gotować. Zobaczyłem najpierw, co inni robią, i jeśli oni zdecydowali się sałatki warzywne, to ja zrobię sałatkę owocową, mówił Dariusz bardzo pewny swoich umiejętności. Wynik był zaskakujący. Po dwie panie znalazły się przy trzech stanowiskach, a to oznacza trzy randki na koniec odcinka. Wygrały sałatki o charakterystyce słodka, fit i na ostro. Najbardziej zazdrosna jednak poczuła się Ula. Choć wszystko wskazywało na to, że Zdzisław jest jej przeznaczony, to on wybrał na randkę Anitę. Zdzisław ma rozdarte serce między mną a Ulą, a my razem mieszkamy. Aż się boję, mówiła Anita i suba po więcej ciekawych ploteczek